Cześć wszystkim, witam was w nowym vlogu. Ja jestem jeszcze w piżamie, mamy godzinę 9 rano, jest piątek, czyli weekendu początek. Przepraszam was za bałagan, ale Antoś jak wstaje, pierwsze co robi, idzie do pokoju i robi po prostu wielki bałagan. Stasia oczywiście mu w tym pomaga, także siedzę w takim pierdolniku, że tak powiem. Ten tydzień u nas był naprawdę bardzo, bardzo wręcz turbo wymagający, bardzo wiele się działo. Każdy dzień mieliśmy dopięty na ostatni guzik, w każdym dniu mieliśmy jakieś zajęcia. Mieliśmy tak naprawdę praktycznie w każdym dniu rehabilitację, mieliśmy wizytę u neurologa. Oczywiście w tym wszystkim było trzeba wcisnąć Antka, zajęcia, normalne życie. Wczoraj miałam wizytę u dentysty i dzisiaj mamy w końcu upragniony piątek, ale to jeszcze nie jest koniec, bo dzisiaj również mamy rehabilitację i to będą ostatnie rehabilitacje w tym tygodniu. Rozpoczęliśmy metodę Wojty, już Stasia chodzi 2 tygodnie. Oczywiście każdego dnia ćwiczymy ze Stasią, także naprawdę jest teraz turbo intensywnie u nas, ale bardzo z tego powodu się cieszę. Ja rzeczywiście lepiej funkcjonuję, jak w każdym dniu coś się dzieje, jak mam jakieś zajęcie. 2 ostatnie miesiące były dla mnie dość właśnie takie trudne pod względem psychicznym, bo mało się u nas działo takich właśnie pozytywnych rzeczy. Większość czasu spędzaliśmy w domu, bo dzieci non-stop chorowały i tak naprawdę Antoś 2 tygodnie temu przeszedł ospę, jednak zaraził się od Antka. Ale ospę również przeszedł dosyć łagodnie i od wtorku poszedł już do żłobka, także no u nas jak wiecznie chorobowo. Dużo informacji podałam naraz w tym nagraniu, także no mam nadzieję, że się nie pogubicie. Stasio, mam nadzieję, że pójdzie spać jakoś po godzinie 10, kiedy będę mogła pójść się wykąpać, pójść się ogarnąć, zacząć robić obiad. Bo rehabilitacja mamy na godzinę 14:20, jak wrócę, to już będzie po prostu mega późno, także zrobię, przygotuję obiad wcześniej, tak tylko aby wrócić i podgrzeć i żebyśmy mogli normalnie ten obiad zjeść. I u mnie teraz takie nadchodzą pewne zmiany, może nie tyle co zmiany, ale wzięłam się za siebie, za swoje zdrowie. Wczoraj byłam u dentysty, w poniedziałek idę na USG piersi, później mam zamiar wybrać się do ginekologa i do okulisty, sprawdzić o co chodzi z tym moim okiem, bo jakby mam wrażenie, że stan mojego oka się pogorszył, oko mnie bardzo boli, opada mi powieka i momentalnie mam wrażenie, że oko mi po prostu ucieka, jedno oko na maroko, że tak powiem, i tak to rzeczywiście wygląda i też wiele osób to zaczyna zauważać. Niepokoi mnie to bardzo i wiem, że też niewykluczona jest wizyta u neurologa i najprawdopodobniej zdecyduje się na rezonans głowy. Także teraz biorę się w garść i chcę posprawdzać, chcę doprowadzić się do porządku i mam nadzieję, że nic poważnego z moim zdrowiem się nie dzieje. Bardzo stresuję się poniedziałkowym USG piersi, ponieważ mam wrażenie, że coś tam wyczułam i troszkę mnie jakby boli. Także zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Na razie odpuszczam te negatywne myśli i po prostu chcę przeczekać, przeżyć ten weekend w spokoju i tyle po prostu. Także no, u nas teraz intensywnie, bardzo intensywnie, ale w tym wszystkim muszę znaleźć ten czas, żeby właśnie posprawdzać i zająć się przede wszystkim swoim zdrowiem. Wczoraj byłam u dentysty, robiłam 7 na dole i pani naprawdę, dentystka była przemiła, naprawdę przemiła. Namówiła mnie, aby nie korzystać ze znieczulenia i z tego znieczulenia nie skorzystałam i bardzo się cieszę, bo zawsze znieczulenie trzyma mnie naprawdę długo, nawet do 6 godzin. Także no, obyło się bez znieczulenia, troszkę bolało, ale naprawdę tak minimalnie. Za to zastanawia mnie to, dlaczego ten ząb boli mnie na przykład dzisiaj. Nie wiem, czy ze względu na to, że tam wszystko zostało po prostu naruszone i teraz ten ząb jest bardziej jakby wrażliwy, bo boli mnie bardziej niż przed zrobieniem tego zęba. Także nie wiem, o co chodzi, mam nadzieję, że to jest chwilowe i nie będę musiała i znowu coś tam poprawiać. Bardzo nie lubię wizyt u dentysty z tego powodu, że ja nie potrafię siedzieć w miejscu. Dostaję takich drobnych ataków paniki, jak mam otwartą buzię i jak czuję, że ta ślina mi zlatuje do gardła. Bardzo mnie to stresuje, bardzo tego nie lubię i z tego względu nie chciałabym iść w najbliższym czasie znowu do dentysty. A czemu
kochani, tak się denerwuje. Co się dzieje? Co byś chciał? Mama. Bluzę? Tak. Ty chcesz bluzę? Tak. Ale po co? Jest ciepło. Cieplutko jest. Masz ładne body z tygryskiem. Albo jakimś, nie wiem, jakimś zwierzątkiem. Hm? Jest ładnie, cieplutko, nie potrzebujesz bluzy. Może chciałbyś Lulu? Tata. Misiu, Lulu? Chowaj ten pampers, chowaj. Chowaj pampers. Pępek, tak? Ale masz pępek. Dojechaliśmy na fizjoterapię. Teraz mamy zupełnie w nowym miejscu. I droga jest totalnie dla mnie stresująca i trzęsą mi się ręce. Spociłam się strasznie z tego stresu. Jest u nas 30 stopni na słońcu, także naprawdę jest mega, mega gorąco. Kasia płacze, także nie będę przedłużać i idziemy już, ale chcę, żebyście wiedzieli, że naprawdę się stresowałam tą drogą tutaj. Dobra, ale dojechałam, zaparkowałam po wszystkim. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Jedziemy? Papa, jedziemy, tak? To zrób papa. Nie? No dobra, to nie. Papa! Cześć! Witajcie, moi drodzy! Witam Was we wtorek. My dzisiaj dzień zaczęliśmy mega wcześnie, bo od godziny 6 na 8 mieliśmy Wojtę. Jesteśmy po Wojcie, wróciliśmy do domku, zjedliśmy drugie śniadanie, Stasia drugie, ja pierwsze, wypiłam kawę. Szybko w biegu zrobiłam do połowy obiad, wywiesiłam pranie, wstawiłam nowe pranie i za chwilkę lecimy na kolejne zajęcia, tym razem na Bobata, na NFZ. Podkreślam to, ponieważ mamy te metody w różnych ośrodkach i po prostu może się komuś pomylić i tak dalej. Co tam jeszcze u nas? A, no i wspominałam Cię na Instagramie, że czuję się, jakby to był turnus rehabilitacyjny. Rzeczywiście tak się właśnie czuję. Jest mega intensywnie. Dni po prostu lecą mi przez palce. Zaczyna się poniedziałek i zaraz zaczyna się kolejny poniedziałek. Także jest naprawdę mega, mega... Mega intensywnie. Dzisiejsza Wojta... Była ciężka, naprawdę była ciężka, to była jak na razie jedna z cięższych, Staś bardzo mocno płakał, no nie chciał ćwiczyć, ale dał sobie radę. Nie miał teraz drzemki, co jest dla mnie bardzo dziwne, myślałam, że w samochodzie Stasio zaśnie, nie zasnął, także mam nadzieję, że po kolejnych zajęciach Stasio sobie... co Stasio sobie zrobi? Komara sobie przytnie, żeby mogła potem dokończyć ten obiad w domu. Chwilkę odpocząć, dokończyć sprzątanie, bo dzisiaj mamy gości. Przychodzi się do mnie moja siostra cioteczna, zaprasza się nas na wesele. Wesele jest w lipcu, także dzisiejszy dzień... Tu siedzi Stasia. Jest mega zabiegany, mega zalatany. Stasia ma balonik. Stasia, nie widać tutaj. Co robisz? Balona. Balon masz, tak? Bam! Bam! A nie ma! Nie ma. Stasia, będziemy potem ćwiczyć jeszcze? Poćwiczymy później? Nie. Nie. Stasia już dzisiaj jest na nie. No, ale plan dnia musimy dokończyć. Mama! Słucham. Ma? Dziękuję bardzo. Dla. Nie, nie włączymy telewizora. Tak. Nie, nie, nie. To nie jest czas stania w pianizatorze. Nie. No nie. A to mi... Słucham? Lada. No masz balon z tyłu, tak. Tak? Tak. Bam! Bam! Aaaa!
ale zapomniałabym wspomnieć, wczoraj byłam na USG piersi i wszystko jest w porządku, na całe szczęście, ale bardzo się stresowałam przed wizytą, w trakcie wizyty. Powiem wam szczerze, że ten stres jest niewarty zachodu tak naprawdę, więc naprawdę warto jest zrobić raz do roku takie kontrolne badanie piersi. Nie czekaj do momentu, aż coś sobie same znajdziemy, bo ten stres po prostu jest bardzo wykańczający w głowie. Oczywiście pojawia się panika, przynajmniej w moim przypadku tak było, bo ja rzeczywiście sobie coś tam wymacałam, ale koniec końców okazało się, że nic tam nie ma. Ja ostatnio USG piersi miałam w ciąży ze Stasiem, do tej pory nie kontrolowałam tego, także od teraz postanawiam co roku, aby mieć spokojną głowę, po prostu sprawdzać, czy wszystko jest ok. W której ręce? W której rączce? Może tu nie ma? Tu? No pokaż, nie ma. Tutaj? Nie ma. Proszę, Domek. No, puk puk trzeba zrobić. Puk puk. Kto tam? Kto tam? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind. Co masz w buźce? Nie, 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 tutaj co to jest? O tu. Tak, na to znaczy kabanos po Stasiowemu. I przed chwilą narobił afery pod lodówką. Uwielbia kabanosy, zresztą Antoś też. No, Misiu. Misiu. Ej, 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 ej. Mama woła. Tutaj, kiełbaska zgubiona, proszę. Haha, śmieszne. Może trochę posprzątamy, co? Bo tutaj, jak widać, wszystko jest, wszystko się wala. Posprzątamy? Tak. No to chodź. Idziemy sprzątać? Nawet nie próbuj tej kiełbaski pieskowi dawać. Ja już widzę, co tu się dzieje. Nie, 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 nie. Stasio! Widzicie ten cwaniacki uśmieszek? Będzie pies karmiony. Tak? O, właśnie. O tym mówią. No oddałeś, Chelsea. Nana. Zjadła? Nie ma nana. Nie ma nana, zjadła. Patrzę sobie przez okienko. Pada deszcz. Zerwał się mega, mega wiatr. My zaraz musimy z domu wyjść. No powiem wam, że z tego, co obserwuję i sprawdzam prognozy pogody, no to te lato ma być słabe i naprawdę boli mnie serduszko przez to. Jestem stęskniona wręcz takiej słonecznej pogody, typowo letniej. I tak naprawdę co? Chwila, moment, rozumiem, jesień, będzie zima i znowu w kółko. W kółko to samo. Masakra. Siemanko, no i mamy środę. Ja sobie tutaj właśnie leżę, bo skończyłam nagrywać film na kanał. Pytania i odpowiedzi, także odpoczywam sobie teraz. Za chwilkę zapewne wstanie Stasio z drzemki. To jest nasz wolny dzień. Jedyny w tym tygodniu tak naprawdę. Odpoczywam, bo nie muszę sprzątać, nie muszę nic robić. Wczoraj mieliśmy gości, już wam mówiłam, także wszystko mam zrobione. No i bardzo fajnie jest tak, nigdzie się nie śpieszyć, zjeść w spokoju śniadanko, wypić kawę, polenić się troszkę, na spokojnie zrobić ćwiczenia ze Stasiem. No i powiem wam szczerze, że takie dni jak teraz będę doceniała jeszcze bardziej, bo tych dni jak dziś będziemy mieli teraz bardzo, bardzo malutko. Nasz plan w ciągu tygodnia to jest przynajmniej 4 razy w tygodniu zajęcia Stasia. Antoś ma 2 razy w tygodniu swoje zajęcia i inne mamy obowiązki i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie oczywiście Instagram, nagrywanie, także dużo się dzieje, ale spoko, spoko, naprawdę jest spoko. Co chciałam jeszcze powiedzieć? A no, jak Stasia wstanie,
to idziemy na spacer, chociaż pogoda u nas od kilku dni dramat, ale przejdziemy się. Czekam na paczkę, bo zamawiałam Antosiowi sandałki z Zary, więc chciałabym sandałki Wam pokazać. Może akurat szukacie coś fajnego dla swoich małych chłopców. No i co jeszcze? A, no i zaraz zabieram się za naprawienie, za naprawę statywu do telefonu, bo pożyczyłam od siostry, tylko że on jest po prostu no taki omdlały troszkę, a chciałabym go sobie naprawić i chciałabym zacząć nagrywać jakieś rolki fajne na Instagram, no ale jak nie naprawię, to nie nagram, chyba że kupię sobie nowy statyw. No, jest jakieś rozwiązanie, tak, moi drodzy? A, no jeszcze mam taką rozkminkę, bo no okej, byłam na tym USG piersi, wszystko okej, pani dokładnie wszystko sprawdzała, dosyć długo, nic nie znalazłam, wszystko jest idealnie, ale mnie naprawdę coś w tym cycku lewym boli, nie wiem o co chodzi, nie wiem, to jest taki przeszywający dziwny ból, nie wiem, chyba pójdę to gdzieś jeszcze skontrolować, tak dla świętego spokoju, no bo skądś ten ból musi się brać, tak? Także no, poczekam tylko troszkę. Nie wiem, za co się zabrać, bo do tego okulisty wolałabym pójść w pierwszej kolejności, no ale... No nie wiem, nie wiem. Muszę po prostu wszystko sobie poukładać w głowie i wybrać to, co będzie dla mnie najlepsze. Przebrałam się w coś luźniejszego. Wyciągnęłam ten statyw. I to wygląda tak, że ta część odłamała się od tej części. No i teraz sobie właśnie uświadomiłam, że nie mam taśmy klejącej. Ale nie wiem, czy bym skleiła to taśmą klejącą, może jakiś klej, jakiś super glue, nie wiem, zaraz będziemy ogarniać, zmienić. O, jest zaraz gorzej zrobię, dobra, zaraz wracam. Dobra, znalazłam jakąś taśmę dwustronną klejącą. Porywam się z motyką na słońce w tym momencie i ja nie skleję tego, bo to nawet chyba nie klei. Jezus Maria. Już w taku miałam nadzieję, że uda mi się to naprawić. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Majster, nie? O Jezus Maria. Opcji. No nie chusteczki, że tak powiem, nie? Jejku. Aj, trudno. Jeszcze jedno podejście. To jest po prostu dramat w tym momencie, co ja robię. No gdzież toż to nie będzie kleić nawet. A gdzie ja miałabym to wlać? Miałeś tego jakoś wkręcić? O właśnie, nie da się tego wkręcić? A co tu chodzi? Wydaje się, odkręciłam klej. Znaczy bardziej go przecięłam, bo nic już nie leciało z tej tubki. Wylałam sobie go na bluzkę. Świetnie, na palce. Na paznokcie. Super. To oczywiście się nie skleiło, także ja myślę, że tego nie naprawimy. I muszę po prostu zainwestować w nowy statyw. Także na razie nie ponagrywam sobie roleczek. Trudno. Dobra, może wcale nie będę musiała wydawać kupę kasy na nowy statyw do telefonu, ponieważ sprawdziłam w internecie i da się kupić przejściówkę. Czyli taką przejściówkę mogłabym wkręcić w mój statyw do aparatu i sytuacja byłaby rozwiązana, bo taki statyw naprawdę... statyw. Przejściówka naprawdę kosztuje grosze, można kupić nawet do 20 zł. Czyli stówka w kieszeni, moi drodzy, bo ten statyw akurat moja siostra zamawiała z jakiejś chińskiej chyba strony, czyli no jest efekt właśnie widoczny tutaj u nas, co się wydarzyło z tym statywem, także paska, super i tak dalej, kupuję przejściówkę i będę nagrywała jakieś fajne rolki na Instagram. O Jezu, jestem cała mokra, cała, Stasia jakoś
ocalał. Proszę bardzo, przepraszam. Poszliśmy na spacer odebrać paczkę, o której Wam wspominałam. I dosłownie po 5-10 minutach spaceru rozpadał się okropny deszcz. Oczywiście zdążyłam odebrać paczkę, ale zmokliśmy. Tu kładę soczek Stasia. Zdejmujemy bluzę. Pa. O Jezu, i zaraz Wam pokażę te sandałki. Przypomniało mi się, że jeszcze zamawiałam Antosiowi czapeczkę na lato. Także też może ktoś sobie podpatrzy i skorzysta, tak? Stasio? Tak. Zaszliśmy na chwilkę do sklepu. Chciałam zjeść loda, ale przypomniało mi się, że jak kupię sobie loda, to Stasio nie da mi żyć, więc nie kupiłam loda, ale wydębił soczek. Proszę, tu masz swój soczek, chcesz? Nie. No to nie. Pogryziona słomka, nawet nie leci. Dobra, otwieramy paczkę! Nie! Tak! Dobra, paczkę otwieramy wspólnie, tak? Tak. O Jezu, ja mam takie długie pazury. Ja nie wiem, czy ja to otworzę. O tak. Już! Pokażemy wszystkim, co mamy, tak? No. Chelsea, odejdź, nie denerwuj mnie. Dobra. Na pierwszy rzut lecą buciki. Buciki zamówiłam, sandałki w rozmiarze 26 i widzę niestety, że chyba będą za duże. Dla mnie ogólnie ta rozmiarówka w Zarze jest mega dziwna. Trzymaj. Stopa Antośka ma 17 cm. No i tak mi rozmiarówka podpowiadała, aby zamówić rozmiar 26. Tak, 26. No ale wydają się ogromne. Wizualnie bardzo ładne. Chelsea! Wizualnie bardzo ładne. Tak się prezentują. Są bardzo mięciutkie, także myślę, że na pewno będą wygodne. No tutaj te zapięcia są jak poduszeczki. Na pewno nie będzie tutaj nic dzieciakowi obcierać tej nóżki. Nie wiem, no jak wróci Antek, to zmierzę. Najwyżej po prostu odeślę. Wymienię nam rozmiar mniejszy. One kosztowały 100 zł. Takie, fajne. Sandałeczki. Były też inne kolory. Cicho! Teraz czapeczka. O, taką czapeczkę zamówiłam Antosiowi. Z czapką raczej nie będzie problemu. Z tyłu jest siatka taka przewiewna, pomarańczowy daszek. Ona kosztowała 40 zł, proszę. Ale super, może tobie też zamówimy taką czapę, co? Stasio? No chodź, ty, o taką nałożymy jeszcze tyłem. No nie mogę, jaki chłopak. Patrzcie na niego. Ale ślicznie. Mega, naprawdę mega jest ta czapka. I też były inne kolory. Także z moich zakupów to jest tylko tyle. Nie zaszalałam. No tata. Co chciałam powiedzieć? Jak tu się uspokoi ta sytuacja? Tata. Dobra, dobra. Moi drodzy, vloga kończę już. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak zwykle widzimy się w kolejnych filmach. Chwila, moment, zaraz dokończę. Oj. Ciężko było mi się zmobilizować do tego vloga. Nie miałam za bardzo co nagrywać, ale chyba coś mi tam wyszło, także no. Widzimy się w kolejnych. Pa! Trzymajcie się, buziaczki! Tak, pa! Would you stay till the morning light? Or would you follow me?